Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj środa. Zawsze spotykaliśmy się w krypcie katedry, a dzisiaj z uwagi na szalejącego koronawirusa chyba nie będzie to możliwe. Dlaczego, Panie Jezu, nam to odbierasz? Co chcesz nam przez to powiedzieć? Niedawno nagrałem takie słowa pocieszenia. Może warto podjąć dalej te słowa i zastanowić się nad tym, co Bóg chce nam mówić przez te trudne sytuacje, bo tyle jest tych informacji negatywnych, człowiek jest trochę przytłoczony, zdezorientowany, ale Jezus nas pociesza, mnie też, co chwilę jakoś pociesza. Niedawno ktoś mi przesłał bardzo piękną opowieść o tym, co się wydarzyło kilka dni temu w Palermo. Tego nie opisano w żadnej gazecie, nie mówiono na żadnych antenach telewizyjnych i mało kto się o tym dowiedział. W tramwaju na jednym z ostatnich miejsc siedział mężczyzna i trzymał na kolanach swoją małą córeczkę. Gdy tramwaj ruszył, kilkunastoletni chłopak z Biblią w ręce odezwał się: muszę wam wszystkim powiedzieć, co Jezus mówi do nas dzisiaj. Wszyscy zaczęli się rozglądać. W tramwaju nie było wiele osób, ale mężczyzna z dzieckiem wyraźnie zdenerwowany krzyknął: bądź cicho! Chłopak zamilknął, ale po chwili powtórzył: muszę wam powiedzieć, co Chrystus chce wam przekazać, że chce, byśmy traktowali tę Ewangelię na serio. Mężczyzna znowu krzyknął: przestań! Bądź cicho. Nikt w tramwaju nie zareagował. Kilkunastolatek umilkł na chwilę, ale znowu za chwilę zaczął głosić Ewangelię. Wtedy mężczyzna, który go uciszał, posadził swoją córeczkę na fotelu, wstał i ze złością ruszył w stronę chłopaka. Teraz to ja cię uciszę. Wtedy wydarzyła się niezwykła rzecz. Dziewczynka zawołała: tato, proszę, nie bij go. Ojciec odwrócił się do niej i upadł na podłogę, głośno płacząc. Nikt nie wiedział, że Bóg uczynił cud, bowiem dziecko od urodzenia było głuchonieme. Mężczyzna był bardzo zagniewany na Pana Boga. Denerwował go, jak później mówił, nawet dźwięk dzwonów i każde słowo o Bogu. I wtedy, w tym tramwaju na Sycylii, Duch Święty przyszedł ze swoją wielką mocą uzdrowienia i wszyscy otrzymali odpowiedź, że Bóg do nas naprawdę mówi. Świadków tego wydarzenia było niewielu, ale ludzie przekazują sobie wiadomość o tym z ust do ust. Niech to będzie dla nas takim punktem odniesienia. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek czynisz, Bóg wciąż do ciebie przemawia. I do mnie właśnie też przemówił przez tą piękną historię. Chociaż chyba nie jest łatwo uwierzyć w tę bliskość Jezusa, w tę bliskość Maryi. Jesteśmy wierzący, chodzimy do kościoła na mszę świętą, a jednak jesteśmy często smutni. Widocznie trzeba się tej wiary uczyć. Trzeba ją trenować. Pan Jezus dzisiaj mówi do ciebie: chcę cię nauczyć wspólnego bycia w ciszy. Chcę ci objawić moją radość, gdy widzę, że do mnie przychodzisz, że do mnie zaglądasz. Przecież powiedziałem: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i umęczeni jesteście, a ja was pokrzepię. Ja naprawdę chcę ci dać chwilę oddechu. Chcę, abyś pokochał tę chwilę sam na sam ze mną. To właśnie stąd chyba bierze się ten strach, że czujemy się sami. Odkrywamy naszą słabość, ale bez Jezusa, bez Jego wszechmocnej opieki. Patrzymy na innych, ale też patrzymy sami, nie z Nim.
Właśnie dlatego, wydaje się mówić Jezus, dałem ci moją matkę, abyś zrozumiał, na czym polega wiara. Wiara to wiara w kochającą obecność, której znakiem jest mama, każda mama. Mama zawsze jest i zawsze kocha. Zaglądanie do kościoła, odwiedziny Jezusa w Najświętszym Sakramencie, mieszkającego w tabernakulum, to właśnie trenowanie tej wiary. Kiedy wchodzisz do kościoła, spojrzyj na tabernakulum i uśmiechnij się. Jezus odpowie ci uśmiechem, chociaż go nie zobaczysz. Rozejrzyj się po kościele, na pewno znajdziesz też obraz Matki Najświętszej. I powiedz do Matki Bożej: witaj, moja mamo. Właśnie to pytanie postawi ci Maryja. Dziecko moje, czy wszystko dzisiaj robiłeś dla mojego syna? Czy robiłeś to tylko i wyłącznie dla siebie? Zastanów się, dla kogo dzisiaj żyłeś? Jezus mówi, w dzisiejszej Ewangelii nie przyszedłem znieść prawa, ale wypełnić. Zwróćmy uwagę na słowo wypełnić. Bo może ktoś pomyśli, że tu chodzi o jakieś pedantyczne, formalne wypełnianie każdej joty, każdego punkciku. Chyba nie. Jezus przyszedł wypełnić prawo swojego Ojca miłością. I mówi do nas: co mi przyjdzie z waszej poprawności, kiedy nie macie miłości? Ja nie potrzebuję automatów, ale chcę mieć przyjaciół. A więc zapytaj się, dla kogo dzisiaj wstałeś? Dla siebie czy dla Boga, dla Maryi? Dla kogo sprzątałeś? Dla kogo robiłeś zakupy? Dla siebie czy dla miłości Bożej? Dla kogo czytałeś książkę albo oglądałeś wiadomości tylko dla siebie? Dla kogo cierpiałeś? Dla kogo niepokoiłeś się? Przecież to też możesz ofiarować Bogu, ofiarować Maryi. Wszystko można robić albo dla siebie, albo dla Boga. To jest duża różnica. I tego właśnie uczymy się na adoracji. Żyć dla Boga. Wtedy życie, nawet najtrudniejsze, nabiera głębokiego sensu, kiedy ofiarujemy je Bogu, a nie tylko sobie, samemu. Myślę, że te światowe rekolekcje, które Bóg nam tak organizuje coraz intensywniej, przyniosą każdemu z nas i całemu światu dużo owoców duchowych, ale to zależy od ciebie i ode mnie. Do usłyszenia.